Samochód jeżdżony w trasy, wymiany wcześniej robione co 19 tysięcy km, zastanawiam się nad skróceniem interwału. Standardowo olej ma temperaturę w okolicy 97 do 105 stopni Celsjusza. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo Tonale z 2023 roku, pojemność silnika 1.6 diesel, 130 koni, przebieg 56 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza oleju, który występuje po raz pierwszy na tym kanale, mianowicie Selenia WR Forward. Inicjatorem tego eksperymentu jest Mariusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Mariusz skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 17 tysięcy km. Co warto podkreślić, z próbką oleju świeżego miałem drobne dylematy, ponieważ zauważyłem w niej kilka zanieczyszczeń. Dobrze to widać w tym ujęciu. Również pojawił się włos w przesłanej próbce, natomiast szczęśliwie zanieczyszczenia zostały wyłapane i nie trafiły do aparatu. Do samochodu zalany został olej Selenia WR Forward w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 17 tysięcy km, 5% eksploatacji to miasto, 95% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Mariusz napisał tak: samochód jeżdżony w trasy, wymiany wcześniej robione co 19 tysięcy km, zastanawiam się nad skróceniem interwału. Samochód kupiony nowy, sposób użytkowania samochodu typowo służbowy, trasa autostrady, drogi szybkiego ruchu, jazda spokojna około 120 do 125 km na godzinę, przy upałach czasem nawet nieco wolniej, tak żeby temperatura oleju nie przekraczała 110 stopni Celsjusza. Standardowo olej ma temperaturę w okolicy 97 do 105 stopni Celsjusza. Wymiana oleju VASO z beczki, więc ciężko będzie dostać próbkę. Dałem tego, co mam na dolewki. Standardowa dolewka na poziomie 0,2 litra od wymiany do wymiany. Na pierwszym interwale od 0 do 19 tysięcy km dolewka około 0,5 litra. Na drugim interwale od 19 do 38 tysięcy km dolewka około 250 ml. Na trzecim interwale brak dolewki. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 41,6 w 40 stopniach,
oraz 8,1 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo wysoką zgodność, różnice nie przekraczają poziomu 2%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po przebiegu 17 tysięcy km, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,8 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 7,7 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Otrzymujemy zatem 7% spadek lepkości w niższej temperaturze oraz 6% spadek w wyższej temperaturze. Bardzo ładne wyniki. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych w określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobry. Olej zawiera zanieczyszczenia w postaci sadzy, natomiast istnieje możliwość rozróżnienia strefy zanieczyszczeń od strefy rozpraszania, a to bardzo dobry znak. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Na początku oceniamy poziomy sadzy, są to poziomy z przedziału ostrzegawczo-krytycznego. Gdybyśmy bazowali wyłącznie na tym parametrze, to olej powinien zostać wymieniony kilka tysięcy kilometrów wcześniej. Na czerwono mamy jeszcze trzy parametry: zanieczyszczenie oleju paliwem oraz degradacja dodatków i antyutleniacza. Reszta parametrów przedział ostrzegawczy lub w pełni akceptowalny. Podsumowując, otrzymano bardzo dobry wynik w teście lepkościowym, bardzo dobry wynik w teście bibułowym oraz przeciętne wyniki w teście spektralnym. Zbiorczy wskaźnik wynosi 78%, co oznacza, że wymiana oleju mogła zostać przeprowadzona kilka tysięcy kilometrów wcześniej. Wydaje się, że przedział 15 tysięcy kilometrów w tym przypadku byłby idealnym interwałem, jeśli szukamy optymalnego momentu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!